Podsumowując ten rok w obszarze turystyki krajowej, można powiedzieć, że już przebiliśmy 2019. Największy problem mamy z grupowymi przyjazdami turystów zagranicznych z całego świata i bym powiedział, im dalej od Europy, tym te przyjazdy w mniejszej ilości. No, przyszły rok obfituje rzeczywiście w sporo tak zwanych przez nas kotwic medialnych, bo staramy się jako instytucja odpowiedzialna za promocję Polski na świecie, jak i w kraju, pod względem tej atrakcyjności turystycznej, no, budować te przekazy w oparciu o kotwice medialne. Dla nas kotwicami medialnymi są duże wydarzenia, czy sportowe, kulturalne, czy gospodarcze, które przykuwają uwagę mediów z całego świata, bo to jest dobry moment i świetna sytuacja do tego, aby nie tylko prezentować Polskę pod właśnie tym danym kątem, ale pod kątem również turystycznym. Tak? Ostatnie miesiące czy lata pokazały, że no, musimy być bardzo elastyczni. Świat niesie ze sobą tyle nowych wyzwań. W związku z tym nastawiliśmy nasze narzędzia na to, aby w każdej chwili można było działać w odpowiedzi na sytuację na świecie. Otwieramy trzy nowe rynki. To nas bardzo cieszy, że mamy taką możliwość dzięki zwiększonemu budżetowi Polskiej Organizacji Turystycznej. Stawiamy na rynek naszych tutaj sąsiadów, a więc Czechy i Słowacja. Wracamy na rynek węgierski. Sytuacja na Ukrainie, w tej części Europy, powoduje, że tym bardziej musimy zwiększyć działania promocyjne na świecie. W związku z tym wzmacniamy również nasze działania na rynkach dalekich. Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych czy Azji. Nie są to proste wyzwania, bo tam spotykamy się właśnie z tym odbiorem Europy jako miejsca, w których w tej chwili się toczą działania wojenne, ale poprzez dużą ilość podróży studyjnych, zarówno dla dziennikarzy, jak i naszych partnerów, czyli tour operatorów z całego świata. Podróży studyjnych, czyli tak naprawdę momentów, w których zapraszamy ich do Polski. Tutaj pokazujemy, jak jest tak naprawdę, a naprawdę jest bezpiecznie, bardzo ciekawie, ze wspaniałą ofertą turystyczną i z obiektami hotelowymi na najwyższym światowym poziomie. No, przy tej okazji chciałbym życzyć całej branży turystycznej, a nam wszystkim również no, spokoju w te święta, bezpieczeństwa naszych rodzin. Chciałbym życzyć, aby branża turystyczna miała szansę na tak zwane odbicie, żeby te trudne lata, które nas zahartowały, spowodowały, że teraz będziemy już tylko mogli realizować nasze pomysły z pełnym tego sukcesem na końcu. Myślę, że stabilizacji, chwili spokoju, refleksji, a w nowym roku kieruję te słowa do branży, kreatywności, nowych pomysłów i ogromnej liczby klientów, nie tylko z Polski, ale z całego świata.